Słuchasz podcastu Marketingowe Tipy Produkcji Cleverhearted Showrunners. Codziennie prezentujemy tu krótkie porady i wskazówki przydatne w Twojej pracy. Ten odcinek poprowadzi Michał Kasprzyk, producent podcastów w Cleverhearted Showrunners. A sam odcinek dotyczy zamknięcia pierwszego sezonu Marketingowych Tipów. Dotarliśmy do odcinka numer 44. No i. Pora myśleć o przyszłości. W tym odcinku chcę opowiedzieć trochę o tym, po co zrobiliśmy ten podcast, co poszło dobrze, co poszło źle, jakie mamy plany na drugi sezon i jak ty, marketerko, marketerze, możesz podzielić się wiedzą w sezonie drugim. Ale od początku. Zdecydowaliśmy się na taką formę podcastu ze względu na kilka rzeczy. Po pierwsze, to, o czym mówiłem w pierwszym odcinku, czyli o tym, że specjalizacja nie wystarczy, że trzeba się rozwijać szeroko też, czyli trzeba być marketerem tak zwanym T-shaped, czy marketerem typu T, gdzie mamy głęboką specjalizację w jednym temacie, ale też szerokie podstawy w innych tematach. Więc marketingowe typy załatwiają trochę to, dają te szerokie podstawy. Jeżeli ktoś słucha oczywiście wszystkich odcinków. Przy czym same typy są mega krótkie, więc one dużo wiedzy nie dają, chociaż są bardzo konkretne i wartościowe same w sobie, ale jednak nie pogłębiają tematu, więc są też pewnego rodzaju inspiracją do tego, żeby zgłębić temat bardziej. Poza tym, chcieliśmy sprawdzić, jak będzie działał właśnie taki podcast, który. Pojawia się codziennie, w którym mamy różnych ekspertów. I muszę szczerze powiedzieć, że ten eksperyment się udał. Będziemy go kontynuować. Oczywiście. Sukces tego podcastu nie jest absolutnie moją zasługą, jest zasługą przede wszystkim gości, którzy zgodzili się w nim wystąpić. Więc z całego serca wam dziękuję, bo wy byliście maszyną napędową tutaj i, i to było dla nas najważniejsze, żeby zaprosić was do współpracy. 17 osób spoza Cleverhearted nagrało swoje odcinki, 19 osób w sumie. I co muszę podkreślić? 15 osób to były kobiety, co jest super wynikiem i muszę tutaj powiedzieć, że jeżeli ktoś by szukał prelegentek na konferencję, to gorąco polecam nasze gościnie, bo nie dość, że mają super wiedzę, to jeszcze fajnie potrafią ją przekazać. No i okazuje się, że da się zrobić coś, co nie jest zdominowane przez mężczyzn, więc yy, tak, no, może na tym to yy, zostawię. Jeśli chodzi też o... Yy, ten sukces projektu, oczywiście, bardzo dużą zasługę tutaj ma Simona Zelek, która była showrunnerką naszego pierwszego sezonu marketingowych tipów. I Simona, super robota. Gratuluję, zrobiłaś świetny projekt. Kiedy mówię o sukcesie, pewnie sporo osób myśli, a ciekawe, ile osób odsłuchało tego podcastu. Ja świadomie nie podzielę się żadnymi liczbami, dlatego że uważam, że liczba odsłuchań wcale nie jest najlepszą metryką, jaka jest w podcastach. Dla nas dużo ważniejsze było to, żeby współpracować z ekspertami i ekspertkami od marketingu, i to się powiodło. Jeśli chodzi o odsłuchania, nie mieliśmy jakiegoś. Pożądanego efektu, natomiast jesteśmy zdecydowanie zadowoleni. Pierwszy milestone osiągnęliśmy po 33 dniach, a podwoiliśmy go po kolejnych 20. Więc też ważne jest dla nas to, że tempo przyspieszało, że pojawiali się nowi słuchacze, i to jest dużo ważniejsze od tego, ile osób faktycznie podcastu posłuchało. Co było też dla nas bardzo ważne i co przyczyniło się do tego wzrostu, to to, że przygotowywaliśmy materiały promocyjne dla naszych gości i gości, i co było super, to w większości z nich korzystali. Co poszło nie tak, i tutaj właśnie w temacie materiałów, nasi goście nie używali za bardzo audiogramów, które dla nich przygotowaliśmy czyli tych krótkich wideo z falą dźwiękową i napisami. Więc można powiedzieć, że trochę pracy zmarnowaliśmy, ale, ale nie szkodzi. Ja tutaj nie mam absolutnie do nikogo pretensji, to jest dla nas lekcja. Po prostu mogliśmy zapytać, i w sumie planujemy przy drugim sezonie pytać naszych gości i gościnie o to, jakie materiały im się przydadzą i z jakich faktycznie skorzystają. W ten sposób no, oszczędzimy trochę naszej pracy. Inne rzeczy, które nam trochę nie wyszły, ale no nie było jakichś. Wielkich, rażących błędów w zasadzie w tym projekcie. Jedno to na pewno to, że ten projekt musieliśmy przekładać kilka razy oryginalnie. Myśleliśmy o tym, żeby uruchomić go w czwartym kwartale 2022, ale przez nakład pracy dla klientów musieliśmy go odsunąć. Potem jeszcze, jak już mieliśmy ustaloną datę w połowie lutego, to przełożyliśmy o dwa tygodnie, bo trochę średnio nam szło egzekwowanie od gości nagrań. Co ostatecznie później lawinowo się udało. Po prostu trzeba było tam kilka wiadomości więcej wysłać, i to było OK. Także wiemy też, żeby te deadlines y ustawiać trochę na wcześniejsze przy kolejnym sezonie. Kolejna taka lekcja to jest to, że chcieliśmy eksperymentalnie sprawdzić, czy LinkedIn Adsy zadziałają jako źródło ruchu dla podcastu i nie działają. Co w się. Sensie, bardzo słabe efekty mieliśmy z tej kampanii, więc też przy kolejnych sezonach będziemy zdecydowanie szli już w ACY na Instagramie, na Facebooku. To jest też coś, co mi doradziła moja mentorka, która zajmuje się promocją bardzo dużych podcastów w Stanach Zjednoczonych i stwierdziła, że tam, jeśli chodzi o ACY, no to Instagram prawdopodobnie najlepiej działa. To oczywiście nie jest uniwersalna rada, ale. Coś, co sami też chcemy sprawdzić pod wpływem jej sugestii. No i dobra, no to w zasadzie tyle z takich rzeczy, które nam nie wyszły. Ale jeszcze co w drugim sezonie? Przede wszystkim to, że ten drugi sezon na pewno będzie. Jeszcze nie wiemy kiedy dokładnie, najwcześniej w czwartym kwartale, ale może się to przesunąć i będzie po prostu w pierwszym kwartale 2024 roku, czyli. Po roku od pierwszego sezonu mamy mnóstwo nowych pomysłów, trochę chcemy to ustrukturyzować, dawać jakieś tygodnie tematyczne, współpracować z konkretnymi markami, ale przede wszystkim, coś co jest moim zdaniem najważniejsze, to to, że chcemy zaprosić do podzielenia się wiedzą. Jak najwięcej marketerów in-houseowych, bo w pierwszym sezonie mieliśmy dużo osób z agencji, mieliśmy freelancerów, mieliśmy parę osób, które są in-houseowymi marketerami albo osobami zajmującymi się IB, natomiast w drugim sezonie zależy nam, żeby tych osób in-houseowych było jak najwięcej. Więc, jeżeli jesteś, słuchaczko, słuchaczu, in-houseowym marketerem, marketerką, to zapraszam Cię do udziału. Zapewniamy wsparcie, zarówno w tworzeniu treści, jak i jeśli chodzi o sprzęt. Więc, jeżeli chcesz podzielić się swoją wiedzą, wiesz już, jak wygląda mniej więcej struktura tego podcastu, że to mają być krótkie, konkretne, treściwe informacje. Jeżeli chcesz podzielić się swoją wiedzą, to zapraszam Cię. W opisie odcinka znajdziesz Link do formularza, przez który możesz się zgłosić, żeby pojawić się w drugim sezonie marketingowych typów. I do tego gorąco cię namawiam, i mam nadzieję, że niezależnie od tego, czy jako nasza ekspertka, ekspert, czy jako słuchaczka słuchacz, będziesz z nami w drugim sezonie marketingowych tipów. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu w Spotify, Apple Podcast lub Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony projektu. Link znajdziesz w opisie odcinka. Życzymy Ci udanego dnia i do usłyszenia.